godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy moda na wersję Minecraft 1.7.10, który nazywa się Deconstruction Table i pozwala nam z itemów, które już są skonstruowane, wyciągnąć te itemy, z których te itemy były konstruowane. Tak trochę zamieszane, no ale zaraz dowiecie się, o co chodzi. Co trzeba zrobić? Trzeba pobrać moda z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalację już pokazywałam w serii Pomocne Tuty i możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube, także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. A teraz sobie pobierzemy i Deconstruction Table pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę zjeżdżamy sobie w dół. Tutaj jest krótki opis, co ten mod daje. Tutaj jest receptura, jak zrobić ten Deconstruction Table. I tutaj są obrazki malutkie, ale też z nich wynika, co można zrobić. No i tutaj jest sekcja Downloads. I gdy klikniemy tu na to zielone, to pierwsze mamy do pobrania właśnie najnowszą wersję i to nas interesuje, na to klikamy i stąd pobieramy. Ewentualnie przechodzimy tutaj na tę stronę i tutaj stąd pobieramy. Wszystko też będzie w opisie do filmiku. W każdym razie ja pobrałam stąd. Ok, jak mamy pobrane, możemy zainstalować i do zainstalowania oprócz tego pliku, który pobraliśmy, są jeszcze potrzebne minimum launcher Minecraft i Forge na wersję 1.7.10. Jeżeli nie macie jeszcze zainstalowanego Forge'a na wersję 1.7.10, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku Pomocne Tuty 425. A jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie launchera, to dowiecie się, skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku Pomocne Tuty 424. Potem wrócicie do filmiku 425 i zainstalujcie Forge'a na wersję 1.7.10. I uwaga, w filmiku 425 ja instaluję Forge'a z końcówką 1152, ale wy pobierzcie i zainstalujcie, tak samo jak pokazuję w filmiku wersję rekomendowaną. W tej chwili wersja rekomendowana ma numer końcówki 1230 i na taką właśnie wersję będę instalować tego moda. Ok, co trzeba zrobić, żeby zainstalować? Musimy wejść do folderu %appdata% przez roaming. Musimy znaleźć folder .minecraft, w którym już jest zainstalowany Forge na wersję 1.7.10 i ten folder .minecraft sobie gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się nie udała instalacja tego moda. Ok, jak mamy skopiowane, to instalujemy. Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy nasz pobrany plik do folderu mods. O, tak po prostu, bez żadnego rozpakowywania i tak dalej. Czyli mamy go tutaj, jest zainstalowane. Możemy zamknąć i wchodzimy do Minecrafta, żeby zobaczyć, czy działa. Oczywiście czekamy, aż się uruchomi. No i tak jak wspomniałam, mam wybrany profil z Forge'em z końcówką 1230. Klikamy play i czekamy dalej, aż się uruchomi. I czekamy jeszcze chwilę, już jest czarny ekran, to zaraz będzie logo Mojanga. O, już jest i zaraz będzie strona startowa. No i raz i dwa i ostatnie, o, jest. Ok, wchodzimy do mods i szukamy deconstruction. O, jest Deconstruction Mod, tu jest nawet. Ok. Klikamy gotowe i wchodzimy w tryb jednoosobowy i gramy w naszym wybranym świecie. No i mamy nasz świat. Klikamy E jak ekwipunek i ten mod, tak jak wspomniałam, dodaje nam Deconstruction Table i to jest wszystko, co on nam dodaje. Trzymam na tym strzałkę, klikam R i tak się właśnie buduje ten Deconstruction Table. Dwie sztabki żelaza, jeden diament, stół rzemieślniczy i trochę desek. Ok, weźmy sobie, postawmy. No i co tutaj? Tutaj możemy sobie na przykład, przypuśćmy, że poszliśmy do jakiegoś dungeona i znaleźliśmy tam, nie wiem, czapkę.
albo zabiliśmy jakiegoś stwora, który miał czapkę, albo zrobiliśmy sobie czapkę, a potrzebujemy diamenty i nie mamy już diamentów, no to w takim razie taką czapkę możemy tutaj wsadzić i odzyskać diamenty. O tak. I mamy 5 diamentów. Albo potrzebujemy złoto, nie mamy, możemy odzyskać. No, potrzebujemy skórę, nie mamy, możemy odzyskać. No i na tym właśnie polega ten mod. Ja sobie oczywiście to zrobię wszystko z powrotem, bo muszę się ubrać ładnie. Zatem, co to było? To była klateczka. Zatem nie będę sobie dekonstruować tego. Ale na tym właśnie polega ten mod. Oczywiście, jeżeli jest to trochę zużyte, no to wtedy dostajemy mniej tych właśnie itemów, z których to było skonstruowane. No ale jeżeli zabijamy jakieś tam stworki typu szkielety i dostajemy z tego mnóstwo tych łuków na przykład, no to można te łuki wykorzystać. Na przykład pochodni mamy za dużo, a potrzebujemy węgiel, no to jedna pochodnia nam nic nie daje, dwie pochodnie nam dają patyk, trzy pochodnie też nam dają patyk, a cztery pochodnie nam dają węgiel i patyk. No bo wiadomo, z tego się robi cztery pochodnie. Zatem jak potrzebujemy węgiel, a nie mamy, to możemy sobie pozyskać go z pochodni na przykład. No, no i to jest w zasadzie wszystko, co nam daje ten mod. Jest bardzo fajny, sympatyczny i jak widzicie działa, nic nie crashuje, zatem ja kończę, a wy piszcie w komentarzach, jakie jeszcze macie propozycje na zrobienie poradników. Oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę aniapg.pl, no i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. Żegnam się z wami, pa, pa!